Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę 17 listopada zapraszamy bardzo serdecznie do Moszczenicy na akcję honorowego oddawania krwi. Rejestrację potencjalnych dawców rozpoczynamy już od godziny 8, potrwa ona do godziny 13.30. Dla każdego, kto tego dnia przybędzie do Moszczenicy, aby oddać krew, aby podzielić się częścią siebie, przygotowaliśmy trzy wyjątkowe rzeczy. Po pierwsze, upominek w postaci ręczników z wyhaftowaną kroplą krwi i napisem „Jestem honorowym dawcą krwi ziemi gorlickiej”. Po drugie, zupełnie darmowe malowanie twarzy dla dzieci, aby w ten sposób urozmaicić im ten czas oczekiwania, kiedy ich rodzice czy opiekunowie będą oddawać krew. Aż w końcu po trzecie, to co nas wyróżnia, co stało się naszą tradycją, pyszny niedzielny obiad z dużym kotletem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam jako proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy. Pragnę podzielić się radością, że w najbliższą niedzielę w naszej parafii, w kościele, w podziemiach kościoła będą przygotowane miejsca, sale, gdzie honorowi krwiodawcy będą mogli oddać krew. Pamiętajmy, że krew jest bardzo cennym darem dla nas wszystkich i każda kropla krwi może ratować życie drugiemu. Aby zostać honorowym dawcą krwi, trzeba mieć ukończone 18 lat życia. Krew możemy oddawać do 65 roku życia. Oddajemy dokładnie 450 litrów krwi. Wybierając się na akcję, pamiętajmy o tym, żeby zjeść lekki posiłek i dobrze się nawodnić. Nie zapominajmy również o dokumencie tożsamości. Jeżeli takiego nie posiadamy, może być to legitymacja studencka, prawo jazdy, dokument ze zdjęciem. I pamiętajmy o numerze PESEL. Co jest też bardzo ważne, to podczas oddawania krwi będziemy mieć wykonane wszystkie badania, na miejscu będzie lekarz. Jeżeli coś byłoby z naszym zdrowiem nie tak, to będziemy przebadani, ewentualnie zostaniemy dopuszczeni do oddawania krwi. Akcję niedzielną organizuje Klub Honorodawców Krwi Moszczenica, Klub Honorodawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Moszczenicy.